Cześć wszystkim, z tej strony Plaga. Zaczynamy kolejny odcinek serii Wiedźmin 3 Dziki Gon. No i co, zrobiłem medytację przed chwilą i zregenerowała mi się jaskółka. Zregenerowała, znaczy zapełniła się z powrotem, więc mogę jej znowu używać. Mam trzy jaskółki przy sobie, więc jest dobrze. Ale nie, skrzynki. Skrzynki. Kurde, bym pobiegł. A skrzynki co? Miałem wszystko posprawdzać, zanim tam wejdę. Żeby... Nie! Serio? Włączyło się samo, nawet tam nie wszedłem na górę. Nie zostawaj tu zbyt długo. Zepsułeś mi zabawę. Nie ufaj nikomu, a przede wszystkim strzeż się wiedźm z szybuchowych moczarów. Spróbuj dotrzeć tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio. Spoko. Teraz na pewno ją znajdę. Widzieliśmy się ostatnio. Niewiele nam to daje. Właśnie. Psia krew. Może to i lepiej, że nie zostawił dla Ciri jasnej wiadomości, skoro wpadł tu Dziki Gon. Na pewno uruchomili projekcję. Przetrząsnęli wszystko. A gdyby mieli więcej czasu, pewnie nie zostałby tu kamień na kamieniu. Ale to nie zmienia faktu, że niczego się nie dowiedzieliśmy. Ani o Elfie, ani o Ciri. No cóż, wiemy, że dobrze ją znał. Podróżowali razem. Nie możemy do niej zadzwonić? Wiedźmy z krzywuchowych bagien. Z krzywuchowych moczarów. Keira, jeśli coś przede mną ukrywasz. Ale ja przecież nic. No. Znasz te wiedźmy? Nie, nigdy ich nie spotkałam, ale czytałam o nich. W jednej z chat w wiosce znalazłam stary manuskrypt. Ona chodzi bez buty. Była tam mowa o tym, że miejscowe czarownice chodziły czasem na krzywuchowe moczary. Były pośredniczkami między wieśniakami a paniami lasu. Wiedźmy nie tolerują intruzów, ale pomagają miejscowym. Ponoć to one powstrzymały zarazę w Belen. A ty co o tym myślisz? Chętnie uznałabym to za bajania starych bab, ale... Kiedy przybyłam do Velen, przez pierwsze kilkanaście dni miałam paskudne koszmary. Coś wzywało mnie na bagna. Pewnej nocy wprowadziłam się w jawny sen i stawiłam temu czoła. Kontakt urwał się natychmiast. Od tamtego czasu cisza. Okej, więc będziemy szli do wiedźm. Jak do nich trafić? Bagna są rozległe i niebezpieczne, ale podobno wiedźmy wskazują wieśniakom właściwe ścieżki. Księga każe odszukać kapliczkę na krzywuchowych moczarach, a później iść za śladem słodyczy. Słodyczy? No tak. W Kermoren nie czytają dzieciom bajek do snu. Wszyscy normalni ludzie wiedzą, że wiedźmy mieszkają w chatce z piernika, która stoi na kurzej nóżce. Naprawdę? Będę musiał przekonać się sam. Weź tę księgę. Ona nie żartuje chyba. Ja naprawdę wierzę, że znajdziesz Ciri. No to mamy lekturę. No dobrze. Gdzie ona tą to książkę trzymała? To rozejrzyjmy się za jakimś wyjściem. No pokaż, gdzie trzymałaś tą książkę? Dobry pomysł. No, gdzie miałaś tą książkę? Gdzie ją miałaś tą książkę? Po co tu w ogóle przyszliśmy? Na pewno pod tymi ciuchami ma jakiś plecak. Na pewno. Na pewno nie trzymała tej książki tam, gdzie mogłaby ją trzymać. To jest czarodziejka. Ona na pewno ma jakieś tam swoje czary i sztuczki. O, zbadaj. Muszę sam spalić te notatki. Dziki Gon nie byłby aż tak dokładny. Czyli domyślał się, że go szukają. Okej, tu mamy jeszcze parę rzeczy. I tu mamy jeszcze coś. Halo, no przed chwilą tu... A, to ja to podniosłem niechcący. Nieważne. Nie martwcie się. Ile skrzyneczek. Uwielbiam. Uwielbiam skrzyneczki. I materiały do budowania mam. Znaczy do robienia tych broni. Jej, podoba mi się. Właśnie tam z powrotem. Tu coś co jest. O! Eliksir, który dostał ode mnie. Wygląda na to, że mu się przyda. Okej. Tu też mamy parę rzeczy. Ło! Tyle z darmowych rzeczy. Tajemniczy mag zielarz. Dobra, magu zielarzu. Też jesteś dobry mag zielarz. Skurczybyk. Medalion droga, przecież nic tu nie ma. Co jest z tą ścianą? Jak to co? Trzeba ją rozwalić. Czy to jest złudzenie? Cała się trzęsie. Iluzja. Też ją wyczuwam. No. Spodziewałam się, że możemy się tu na nie natknąć i dlatego wzięłam to ze sobą. Co tu jest? To? Czyli co?
Oko Nehaleni służy do rozpraszania iluzji. Łatwo je skonstruować, więc możesz je zatrzymać. Na pewno ci się przyda. Dzięki, ziomek. No, i za każdym razem będzie cię o mnie przypominała. Dzięki. Dzięki, ziomeczku. Hej. Podchodzimy, klikamy E. I zepsuta iluzja. Proste, prawda? Możemy już stąd wyjść. Nie chciałbym już tu siedzieć. Już chcę wyjść i poekspić. Czujesz od lewej jakby prąd świeżego powietrza? To pewnie wyjście. Albo zepsuta wentylacja. Poczekaj, jeszcze magiczny kaganek. Albo nie. Magiczny co tym razem? Kaganek. Elf mi go obiecał w zamian za pomoc. A skoro raczej tu nie wróci, mogę go sobie sama wziąć. Będziesz okradać elfa? O ile go znajdę. Pomożesz mi? No pomogę jej za taki dekolt, to wiadomo. Tak, pomogę. No to świetnie, chodźmy. No chodźmy, jasne, że tak. Bella Glam. Szukajmy. Na pewno coś tam znajdziemy. Poziom 5, dostępne punkty 2. Wow. Szaleństwo. Postać. Chcę zobaczyć. Nie, coś ty mi zrobił. Halo, znowu mi tutaj wprowadzasz jakieś szmery, bajery. Okej. No ja muszę zdecydowanie walkę poćwiczyć, bo no przyda się. Wpakujemy tu jeszcze jeden punkt. Dobra, co tu mamy jeszcze? Mamy te wszystkie nasze czary. Ja to myślę, myślę, żeby nie zrobić sobie większej tarczy. No. Patrzcie, regeneracja wytrzymałości w walce, ale fajne. Podoba mi się. Też fajne. Weźmiemy to jednak, bo przy tarczy to się przyda. Też będę miał regenerację wytrzymałości, ale wyczerpana tarcza odpycha przeciwników. To jest dobre. To się może przydać. Tym bardziej, że tarczy sporo używam raczej. Uczę się je używać. Dobra, gdzie ja mam tego szukać, piękna kobieta? Tu jest jakaś inskrypcja. Pokaż. Magiczny magazynek. Możesz przetłumaczyć inskrypcję? Ja rozumiem 1/3, a i to nie ma żadnego sensu. Poczekaj. Nigdy nie byłam dobra z wysokiej odmiany starszej mowy. Wysoka odmiana starszej mowy. Trudno. Szaleństwo. Przetłumaczę to dosłownie, pomijając wykwintne asonanse. Spoko, mi pasuje. Przetłumacz tak, żeby było zrozumiałe. Widać jej sutki. No, tę. Czterech strażników niosło jasny płomień, wszyscy w równym rzędzie. Pierwszy nie szedł z brzegu, drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskną. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również grał. I tak strzegli swej królowej, co zasnęła pod gwiazdami. Rzeczywiście brzmi zagadkowo. Naprawdę? No dobra, spróbujmy to rozwiązać. Chodzi o te posągi zapewne. Tak stawiam, że chodzi o te posągi. Spójrz, zgasła. Wow. Dignolku. No. Chyba zrobiliśmy coś nie tak. Dobra, pierwszy nie niósł nic, tak? Całkiem ładnie się pali. Drugi szedł obok niego i grał. To był ten. Poczekaj, coś nie? Się tam zaczęło dziać. To prawda. Trzeci się coś przesunęło. Miał zwierzątko po prostu. Czwarty miał zwierzątko i grał. Tak? Za pierwszym razem. Za pierwszym razem. Takie rzeczy. Takie rzeczy. Aż to, wiecie, cheaty i haksy, nie? Jak myślisz? Cheat group. Nie ma żadnego napisu. Znak mewy. Gdyby nie to, że wiem, gdzie jest pochowana, powiedziałbym, że to grobowiec Lary Doren. Może to tylko jej pomnik? Nie sądzę, żeby elfy chciały ją upamiętnić w ten sposób.
Dla niektórych jest może bohaterką tragicznej legendy, ale większość uważa ją za zdrajczynię własnej rasy, która poniosła słuszną karę za to, że związała się z Kregenanem z Lot. Może ten elfi czarodziej był krewnym Lary? To by tłumaczyło, dlaczego pomaga Ciri. Może. To tego szukałaś? Aha. I do czego to niby służy? Mam nadzieję, że uda mi się go uruchomić. Chodźmy stąd już, dobra? I tyle? Nie wiem, że na farcie udało mi się za pierwszym razem. Naprawdę na farcie, bo ledwo pamiętałem to, co ona tam wyczytała. To jeszcze to było takie krótkie i takie... Myślałem, że będzie coś fajniejszego. Pójdźmy tędy. Może coś tu jeszcze będzie. Miejsce mocy. O! Miejsce... O kurde, tam jest chyba golem. Zaczerpaj. Golem już do mnie leci chyba. Albo nie leci. Nie, nie chcę już z golemem walczyć. Ja już chcę do domu. Możemy iść do domu? Co tu mamy fajnego? Aha, nic w zasadzie. No można by tam pójść. Znajdź wyjście z podziemi. Tam jest najbliższe. Oj, tu też coś się dzieje. Nie no, zagrajmy z tym ziomkiem tutaj. Więcej expa będzie. Ale ty już nie jesteś taki mocny jak ten poprzedni. 6 level. Dokładnie, co paskudo. O! Nie! No! Chodź do mnie. Teraz nam ziomek już nie przeszkadza. No biegnij na mnie, dawaj. Biegnij. No! O! Dobra. Robimy to powoli. Bez pośpiechu. No jednak masz trochę życia. Skubańcze. No! Bez takich bieganin. Myślałem, że ona mi trochę pomoże chociaż, a tu... A tu nie! Sam wbijaj level. Mogłaby chociaż ze mną pogadać tak dla otuchy. No! Proszę mi takich tutaj ciosów nie zadawać. Wow! Wow! Całą serią dostałem jeszcze jedną w locie. Proszę jaskółeczkę. No, myślałem, że będzie szarżował, a on nie. No! No! Kurde, znowu ta seria ciosów. No, tu się nadziałem prawie, że... Kolejna jaskółka, poproszę. Ej, no bez takich, co tu za atakowanie obszarowe? Nie podoba mi się wcale. Dawaj! Jeszcze jeden! Ładnie! No i co, cwaniaku? Taki byłeś zielony. No teraz to strzeniłem trochę. Trochę cię nie wyczułem, sorry. Myślę, że on to docenił. Że go przeprosiłem. Dobra, już się tak nie ściekaj, no ziomek. Kończmy to dokładnie. Proszę, Igni. Czemu się nie ruszasz? Co to ma być? No wiesz co? Masz, skuszy cię strzelę. Za jeden. To był głupie. Chodź. Bam! No i tak mnie trafił. Dobra, bo się z nim zaczynam bawić. A jeszcze mnie zabije i co wtedy? Wtedy już nie będzie tak zabawnie, co plaga? Byłby fail total, gdyby mnie zabił. Ha, dostał. Dawaj ten exp. Nie chcę z niego wyciągnąć wszystko. Dobra, zjadłem go. Tu nic nie ma? Czy tak szedłem po expa tylko? Nie wydaje mi się. Tam jeszcze jest jakaś zagadka. Ło, ile rzeczy. Podoba mi się bardzo nawet to, co tu dla mnie przygotowałeś. Dobry ziomku. Uuu, jeszcze więcej skarbów. Teraz mi powiedzcie, że omijam skrzynki. Pewnie, że nie omijam. Dobra. Wysadzimy tą ścianę. Bam. Zapraszam pani czarodziejko ze mną.
Pani czarodziejko, halo, znalazłem skrót. Czemu ona za mną nie idzie? Słabo jej wychodzi to asystowanie mi. Ile ja rzeczy znalazłem, kurde. Ja pierdziela, jestem dobry. Prawda? Tędy się nie da wyjść? No nie da się. To tylko tak dla hecy jest dziura. Okej, okay. Tak mi pasuje. Tak jest fajnie. Czemu nie pomagasz? Chodźmy. No chodź. To miejsce mocy. To miejsce mocy. Woo! Skaczę jak wiedźmin. Jestem Geraltem. Weź, wypij tą jaskółkę. Teraz jaskółek to będziemy mieli. Wow, tak dużo, że szok. Że nie uniesiesz tyle ich na robie. Idźmy już do domu. Nie Idziemy. Podoba mi się już to miejsce. Mam nadzieję, że nie będzie dużo potworów po drodze. Nowa iluzja. Prawdę. Ło! Światło! Ej, ziomek, chodź tu. Patrz, co znalazłem. Ale jestem dobry. Jestem detektyw lepszy od Izaka normalnie. No nie, no od niego nie jestem lepszy. Ale i tak było nieźle. Oh, wreszcie. Ale chyba było warto, prawda? To znaczy, ostatecznie dowiedziałeś się czegoś o Ciri. Wybierzesz się na krzywuchowe moczary? A opowiesz mi potem wszystko? Tak. Nie ze wiem, szczegółami. Okazja. Geralt, mężczyźni dzielą się na tych, którzy potrafią wykorzystać okazję i na tych, którzy potrafią okazję stworzyć. Zawsze byłam pewna, że należysz do tej drugiej kategorii. Poza tym mam do ciebie prośbę. To jak? Odwiedzisz mnie jeszcze? Wpadnę na kawę, pewnie, że tak. Dobry ziomek. Na pewno cię odwiedzę. W takim razie będę czekać. Bywaj, Keira. Teleportuje się? Pewnie, że tak. Musiała to zrobić w pięknym stylu. I niech teraz coś wybuchnie, a ja stanę do tego plecami. No, no, no. Wybuchnij. Bam. O. Słabo wybuchło, ale i tak było fajnie. Idź do kasztelu barona. Spoko, pójdę. Później. Zaproszenie od Keiry Metz. Już mam od niej zaproszenie? Prawdę już mogę do niej iść? Ja poproszę swojego konia, chcę jechać do miasta. Koniu mój, chodź tu. Mój konik, siema. Jen, bieda, z tą głową zasuwa. Pewnie cię gryfy ganiały po łące. Ale spoko, ty jesteś gryfo odporna. Nic nie będzie ci. No i fajnie. Trzynasty level upiora? Tak myślę, zawalczę, ale nie, bo ich tam jest chyba z 8. Naprawdę ich jest chyba z 8. Jadę do najbliższego miasta. Najbliższe miasto poproszę. Na razie nie będę jeszcze jechał tam do celu. I też tu jest fajne miasto. Więc spróbujmy tutaj. Mam nadzieję, że się uda. Jedź, tylko schowaj ten miecz, bo ci niepotrzebny do niczego. Mam nadzieję, że tam będzie coś takiego miastowego rzeczywiście, bo nie było żadnych oznaczeń i trudno powiedzieć. Ale chyba będzie okej. Okay. Powinno być w porządku. No, jest wiocha. Ło, piękna wiocha, naprawdę. Świetną wiochę wybrałeś, Plaga. Świetną wiochę. Ale jak ją... Jak rozwalę te potwory, to powinni się wieśniacy tu sprowadzić. I tak. Więc rozwalę te potwory. Tam, gdzie są gule, zwykle są też złoty. Dobra, nie przesadzaj. Rozwalimy te gule. Tym bardziej, że to słabe levele pewnie są. O kurde. O kurde. Nope. Płotka, odpalaj silnik. Odpalaj silnik, mówię ci. Nie. Nie, już. Chowaj to. Skakuj na konia. Nie kop mnie. Czekaj, płotka. No. Dobra. To tyle, jeżeli chodzi o dostanie się do tego miasta. O, tutaj coś jest. Nie wiem, co to. Nie bardzo wiem. Ale ja stąd zawijam. Nie dam im rady, to jest pewne, nawet bardziej niż pewne. Dajemy sobie spokój, naprawdę. O, tu znowu będzie przelatywał gryf? Czy nie? Dzisiaj nie. Dzisiaj gryf śpi w domu. Albo w jaskini, albo w gnieździe. Plaga, w gnieździe. W gnieździe śpi gryf, a Geralt idzie na koniu. Nie no, zjadę na ścieżkę, bo tu
Bywają takie dziwne miejsca, z których się później nie da zjechać. Naprawdę, sprawdzałem to. Jestem wiedźminem, znam się na tym. Jesteśmy na bagnie. Po lewej mamy bagno, po prawej mamy las. Na wprost mamy ścieżkę. I tak, widzicie, mili państwo, wszystko się zgadza. O, tu jest taka ta figurka, co ją postawiłem. Tam coś tam. Znowu jesteśmy na bagnie. Jak widzicie, te tereny są wysoko ubagnione. Wszystko się zgadza, to bogaty teren jest. Tak, o, tu są sarmy. Oj, co ty mi ganiasz? Nie, no sorry bardzo, ale ty mi nie będziesz ganiać dzikiej zwierzyny. Ole, jesteś brzydka. Ale palisz się całkiem nieźle. Palisz się naprawdę nieźle. Czyżbyś była podatna na obrażenia od ognia? Kubana do mnie strzela czymś. Gin? Gin, mówię ci. No. No. Pięknie. Chyba mam nowy wpis, co? Jestem w tym dobry. Jeja. Ktoś mi napisał ostatnio, że skill rośnie. Cieszę się bardzo. Niech rośnie skill. Jeszcze podskilluję tak realnie tą postać, to wtedy będzie naprawdę dobrze. Jeszcze wyższy level. Dobra, jesteśmy w mieście. I dobrze, to teraz sobie naprawię moje rzeczy. Dzień dobry panu. Kupujcie, Gabriele, obroń się sam. Nie wychodź z domu bez poręcznego samostrzału. Marki Gabriel. To jest dobre, to jest dobre. Weź naprawmy co nieco. Coś dla mnie wykonał. Chodzi mi o naprawienie wszystkiego, co mam przy sobie prawie. Da się zrobić? W sumie czemu nie? Przecież później sobie... Ja nawet jak będę to sprzedawał, to będzie miało wyższą wartość, prawda? Ło. Za mało pieniędzy... O kurde, jak to za mało pieniędzy? To ile to kosztuje? E? Nie no, przecież mam 424... Nie, 32 to kosztuje. Za mało pieniędzy. Za mało pieniędzy. A, bo ja mam 3... O kurna. W sklepie coś sprzedamy jednak, może... Wymagany poziom pierwszy. Odporność na obrażenia duchowe. Odporność na... Sporo fajnych rzeczy mam. Kurde. O kurde. Ziomek... Sprzedam ci ten miecz wojownika dzikiego ogonu, co? Bo on jest... Chociaż... Szansy na zamrożenie ma. No, jest naprawdę niezły. Klapy dla konia. Muszę sprawdzić, co mogę sprzedać. Poczekaj, ziomku. Dobry mój. Bywaj. Bywaj. Ja zobaczę, co mam najlepsze, założę, co mam najlepsze raczej i dopiero będziemy gadać. Myślę, że nie sprzedam tego, co mam na sobie, prawda? No to jest niby dobre, ale nie ma tych szans. Nie, no to jest dużo fajniejsze. To mi się bardziej podoba, resztę sprzedam. Wiem, że mój miecz miał lepsze obrażenia, ale ten miecz ma szansę na zamrożenie całe 1% i premię przy trafieniu krytycznym, zobaczcie, jaka jest duża. Taka premia się ceni. To możemy sprzedać wszystko. Ten ciuszek mnie interesuje. Pancerz plus 20 w porównaniu do mojego, naprawdę? Mój ma 15, tylko to ma 35. Pewnie, że to założę. Wyglądam jak głupek, no ale niech będzie. To mam słabsze. O, to jest lepsze. A więc sprzedajmy to parę rzeczy tych. Też jest dużo lepsze. Jeny, jak ja będę ładny. Będę ubrany jak jakaś szlachta czy coś. A to wiedźmin przecież. To też sprzedamy. Dobra, to moim zdaniem wszystko już wiemy. Weź pogadaj ze mną, ziomek. Ale już bez gadania. O, pokaż swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Chcę ci coś sprzedać. Proszę, kupuj to. Sprzedam mu wszystko w cholerę. Niepotrzebnym już to. Ten jeden miecz sobie zostawię jako taki awaryjny. Chociaż miałem lepszy do zostawienia. Sprzedam go. Może sobie zrobię jakiś fajny mieczek. To trofeum sprzedam komuś innemu. Nie tobie na pewno. Ty pewnie dużo za to nie zapłacisz. Tu ma jakieś dziwne rzeczy. Tu ma więcej dziwnych rzeczy. 195, no i fajnie. Powiedz mi, czy teraz możesz mi naprawić to? Pewnie, że możesz. Świetnie się składa, bo akurat potrzebuję tej naprawy.
No i takim oto sposobem się dopakowałem właśnie, jeżeli chodzi o rzeczy. Rzemiosło. A tu mogę jakieś rzeczy robić. Ohoho, ale ja już to mam. Co? Ile pancerza? Skubaństwo, jakie fajne. Blacha z ciemnej stali potrzebuję. Nie, no skąd ja wezmę ciemną stal? Sztaba ciemnej stali. Potrzebuję kupić od ciebie sztaby ciemnej stali. Albo zrobić. O, mogę zrobić. Tylko muszę mieć najpierw sztab zwykłej stali. Moment, moment. Ja mam na to czas. Sztaba stali. Poproszę. Jeszcze jedno. Nie mam. Dobra. Sztaba ciemnej stali. Bam. Czemu nie mogę tego zrobić? Poziom rzemieślnika jest zbyt niski. No, ty słaby jesteś. Słaby z ciebie rzemieślnik w takim razie. Ale spoko, ja to zrobię. Trzymaj się, ziomek. Bywaj. Dobry deal był. Podobało mi się. Dobra, słuchajcie, trochę się tu ciągnie. Ale to tyle dzisiaj. Zobaczcie, wyglądam jak pajac trochę. Czego się, chłopie, drzesz? Wyglądam trochę jak pajac. Nawet wygląda, jakbym miał będziel większy. Generalnie wygląda ta zbroja bardzo źle. Wygląda. No jak grubas wygląda. Okropna jest, ale jest lepsza. Więc to tyle w tym materiale. Dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Skomentujcie kanał, tak. Skomentujcie materiał, subskrybujcie kanał. Widzimy się w kolejnym filmie z Wiedźmina. Trzymajcie się. Cześć.